coś, co powstaje, kiedy już widownia się wyciszy. Taka współjedność wszystkich widzów, a później również i aktorów. Witam Państwa bardzo serdecznie w Międzynarodowym Dniu Teatru. 27 marca 1957 roku w Paryżu powstał Teatr Narodów. Ideą tego teatru było połączenie świata sztuki Zachodu i Wschodu. Sztuki, która miała łączyć bez względu na żelazną kurtynę i różnice ideologiczne. Teatr z różnych powodów nie przetrwał, ale idea tak. W 1961 roku uchwalono Międzynarodowy Dzień Teatru. A rok później Jean Cocteau, twórca francuski, wymyślił rozsyłanie orędzia. 27 marca w 20 językach do różnych krajów przesyłane jest orędzie tworzone przez wybitnego twórcę europejskiego. Wybitnego twórcę teatru, który ma mówić o tym, jaki teatr ma być, ale również o harmonii, która powinna ludzi łączyć. W tym roku ten wybitny zaszczyt otrzymał Simon McBurney, który powiedział, że no właśnie jest zaszczycony, że został tak wyróżniony. Z całej długiej jego wypowiedzi chciałam Państwu przeczytać kilka słów. McBurney powiedział: teatr nie przeminie, ponieważ teatr jest miejscem, mam ochotę powiedzieć schronieniem, gdzie ludzie gromadzą się i natychmiast tworzą wspólnotę. Przeszłość i teraźniejszość są niepodzielne, a łańcuch ludzkiej wspólnoty nigdy nie zostanie złamany przez tyranów i demagogów. Teatr pozwala nam się bronić przed zalewem byle jakości, przed czasami, w których albo rozpatruje się przeszłość, albo myśli się o mglistej i niewiadomej przyszłości, zapominając o teraźniejszości. Teatr jest teraźniejszością, jest przeżywaniem tego, co dzieje się tu i teraz. Dlatego będziemy tu wspólnie jakby przeżywać te niezwykłe chwile. Polskie orędzie stworzyła Maja Kleczkowska, reżyserka. I chciałam Państwu powiedzieć, że 27 marca zawsze przed przedstawieniami takie orędzie się czyta. Z orędzia naszej polskiej reżyserki przeczytam kilka słów. Oburzajmy się na niesprawiedliwość, bo gniew na nią musi być niewzruszony. Życzę nam, byśmy mieli odwagę protestować przeciwko pogardzie i utracie pamięci. Rola teatru. Rola teatru jest różna. Bywał sceną polityczną, bo padały z niego słowa, na przykład w XVI wieku z dramatu Jana Kochanowskiego Odprawa posłów greckich, nakazujące poprawić się i znieść wady. Albo w XVIII wieku, kiedy te wady były piętnowane w komediach oświeceniowych twórców. Bywał trochę reporterski, dokumentalny, na przykład w XIX wieku, kiedy rozwinął się niesamowicie i nawet wielcy poeci, tacy jak Staw czy Leśmian, pisali sztuki dramatyczne. Teatr ma niezwykłą rolę do spełnienia. Teatr nie tylko bawi. Teatr powinien poruszać, teatr powinien cieszyć, zastanawiać, skłaniać do refleksji. Jean Cocteau, o którym dzisiaj już tutaj mówiłam, powiedział: jestem kłamstwem, ale takim, które zawsze mówi prawdę. I to jest też teatr. Dzisiaj będziecie się Państwo bawić i dobrze. Mało mamy takich momentów, kiedy można złapać oddech, ucieszyć się, wspólnie śmiać. Pamiętajcie, tu na tej widowni jesteście wspólnotą.
Jesteście wspólnotą, która będzie współodczuwała z aktorami. Współ się śmiała, współrozumiała. Dobrej zabawy. Zapraszam na scenę. Za 5 minut zaczynamy przedstawienie. Tak jakby twoim dentystą był co najmniej, nie wiem, doktor Mengele. Prywatną wyspę w tych tropikach, wiesz, ale zastanów się, czy ma satysfakcję, którą mu daje wdzięczna widownia gorącymi brawami każdego wieczoru. 200 razy w roku gra przed wyprzedaną widownią, tak, ma satysfakcję, rozumiesz? Ma satysfakcję i pieniądze na rachunki. No dobra, dobra tam, walić go, wiesz? Przychodzi mi o to, że ja mogłam robić coś takiego. Jakiego? No mogłam wypisać takie farmazony, rozumiesz? Daję uogólnienia i razem moglibyśmy to robić. Proszę cię, dobrze wiesz, że to przedstawienie to jest dla mnie okropne doświadczenie, ale moje serce należy do sceny, ja jej nigdy nie opuszczę. Ona jest moją kochanką i w ogóle wszystko, co mamy, zawdzięczamy jej, należy. Ale przepraszam, co takiego mamy? Co? Mieszkanko? Nad koszerną kuchnią tajską? Cindy. Ty słyszałeś kiedyś o czymś takim? Koszerna, tajska. Ja już nie mówię o tym, że wszystko, co ja mam, to wali kary. Dobrze, przepraszam, z wyjątkiem kredytu, bo ten rzeczywiście może być koszerny. Hal, jeżeli teatr jest naszą kochanką, to ja cię proszę, my rzućmy tę dziwkę. Ale nie możesz tego zrobić, ja też nie i dobrze o tym wiem. Czuję, że dzisiaj będzie super. Hal, mam nadzieję, że pozabierali bachorom wszystkie prace. Musimy was uprzedzić, że przez najbliższe 48 godzin zamierzamy być dla was naprawdę surowi. Będziesz zadowolony w życiu osobistym i zawodowym. I nikt nigdy niczego ci już więcej nie będzie musiał dawać. Słusznie posprzątam teraz. Na dół, sprzątam na dół. No to? Może wrócisz do pracy? Tak, oczywiście, że wrócę do pracy. Dobra, to do pracy. Łatwo nie żyje, łatwo nie żyje. Andrew? Kto nie żyje? Andrew, tak się nazywa ogrodnik. A, to ja nawet nie wiedziałam. Ja nikogo nie pukałam. Kto on zapukał? O Jezus Maria, to drzwi zapukał. No przecież to... Prawda, to przecież ja mam dla was bardzo dobrą wiadomość. Nie, ale najpierw wysłuchaj, nas to jest naprawdę ważne. Siedź! Czyli rzecz w tym, żeby nikt się nie zorientował, że o mały głos nie zadrobi się do zapylenia Cindy, tak? No, to jest mniej więcej nasz problem, tak? Dobra, no to trzeba coś wymyślić.